Najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że po wielu latach wreszcie uda się zakończyć degradację tego obiektu, zabezpieczyć go, natomiast na dalszą modernizację i przywrócenie go społeczeństwu będzie pewnie o to znacznie trudniej. PKP bowiem ogłosiło przetarg na remont dachu parowozowni, który od zeszłego roku nakazywał konserwator zabytków. Mimo to szansa na kompleksowy remont niszczącego obiektu była opatrywana w dodatkowych środkach w ramach rozszerzenia kontraktu pomiędzy rządem a województwem. Pojawił się jednak kłopot z tym, kto posiada tytuł prawny do parowozowni. Przy braku gwarancji uzyskania środków na remont rządowego programu, miasto nie chciało przejmować od PKP obiektu. Starało się więc o pieniądze poprzez Fundację ze Śląska, która byłaby odpowiedzialna za utworzenie muzeum. Projekt musiał otrzymać rekomendacje m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jednak w piśmie minister Piotr Gliński informuje, że projekt pod tytułem Muzeum Historii Kolejnictwa w Pile z powodów formalnych nie uzyskał jego rekomendacji i nie zostanie włączony na listę kontraktu terytorialnego. Wynika z tego, że złożony wniosek nie miał podstaw prawnych, by ubiegać się o dofinansowanie inwestycji. Władze miasta mogą się jeszcze odwołać od decyzji ministra.